Dzień dobry Państwu, witamy w programie Sejmik na Ostro. W studiu gościmy uśmiechniętego, szczęśliwego Wojciecha Bochnaka, radnego Platformy Obywatelskiej. Uśmiechnięty i szczęśliwy, ponieważ jak powiedział mi przed programem, zresztą jak wszyscy doskonale ci, którzy się interesują, wiedzą, opozycja zaczęła wygrywać głosowania w Sejmiku. Witam Państwa, witam Panie redaktorze. To prawda, że w ostatnim czasie ta arytmetyka głosów jest bliska remisu i po raz pierwszy w takim personalnym głosowaniu opozycja wygrała. To Marek Łapiński został przedstawicielem samorządu województwa w konwencie województw. To prestiżowe miejsce. Dodam, panie Wojciechu, że startował w kontrze do Marka Obrębalskiego, radnego tak, bezpartyjnych. Tak, radnego zgłoszonego przez koalicję rządzącą, przez marszałka Przybylskiego. Marek Łapiński został głosami opozycji, czyli dziesiątki Platformy Obywatelskiej, piątki Nowej Nadziei, byłych radnych Nowoczesnej i trójki bezpartyjnych samorządowców został wybrany do konwentu województw. To może Nowoczesne się coś pomyliło, no bo oni raczej głosują z PiS-em. W niektórych głosowaniach głosowali z koalicją rządzącą, natomiast myślę, że też chyba ich ostatni kongres pokazuje, w którym kierunku Nowa Nadzieja idzie, że idzie raczej w kontrze do PiS-u, więc mamy tutaj taką nadzieję i widzimy to, że w tych głosowaniach wsparli absolutnie kandydata Platformy Obywatelskiej i też myślę, że w głosowaniu w sprawie drugiego stanowiska, które wypracowała Koalicja Obywatelska, stanowiska w sprawie kontroli składowisk odpadów. Mówimy kontroli wszystkich składowisk odpadów, żeby nie tylko mówić o jednym składowisku, bo myślę, że to jest ważne, żeby kontrolować wszystkie składowiska, nie tylko to, które budzi tyle emocji. Bo jest niestety mnóstwo na Dolnym Śląsku. Bo jest mniejsze, mnóstwo większe. Na Dolnym Śląsku i myślę, że to jest taki czas, że po tej zmianie ustawy, gdzie śmieci mogą z całej Polski, z całej Europy przyjeżdżać na nasz region, to jest ważne, żeby to kontrolować w całym regionie. No ale też ważne, panie radny, żeby to kontrolować systematycznie, a nie raz, jak tam sobie przypomnicie, tak. Prawda, w sejmiku, to robicie głosowanie i robicie kontrolę. Nie, co miesiąc powinny być kontrole. Systematycznie powinny się kontrole odbywać na wszystkich składowiskach i takie stanowisko również zostało przyjęte przez sejmik. Było to wszystkimi głosami, tak? Głosami opozycji, natomiast koalicja rządząca wstrzymała się od głosu, czyli nie była przeciw, ale wstrzymała się od głosu, czyli PiS plus... I nie chcieli być z wami tak za bardzo, tylko trochę. Tak, ale w poprzednich głosowaniach na poprzednich sejmikach byli przeciw, natomiast myślę, że ta sytuacja już tak dojrzała, żeby jednak te kontrole przeprowadzić, żeby społeczność lokalna dowiedziała się o tym, jak wygląda polityka śmieciowa na Dolnym Śląsku. Podkreślam, na całym Dolnym Śląsku, to jest bardzo ważne. Nie tylko punktowo, ale powinniśmy badać wszystkie miejsca, gdzie te odpady są przywożone na teren Dolnego Śląska. A proszę mi powiedzieć, no bo tak, macie, powiedzmy, że remis, tak? Jeden głos zaważy. To będzie ciekawie przy budżecie. Tak, właśnie. I o to właśnie chciałem zapytać, bo czeka nas sesja budżetowa. No i co? Będzie ten budżet przegłosowany, czy będzie? No, czekamy na projekt budżetu, który zarząd z panią Skarmik przedłożą sejmikowy. Czekamy do końca miesiąca, te dokumenty otrzymamy i będzie w tym okresie grudniowym będziemy pracować nad budżetem. Sesja będzie w grudniu budżetowa. No i arytmetyka jest taka, że trzeba 19 głosów, żeby uchwalić budżet. No wy macie 13, to takie niepewne. W ostatnich głosowaniach mieliśmy 18. No więc... tak, ale nowa nadzieja, znowu pomyliłem, Nowoczesna się przyzrusza w Nową Nadzieję, są też moje pomyłki. Nowa Nadzieja deklaruje, że oni głosują razem z PiS-em przy tych ważnych głosowaniach. To znaczy, jeśli chodzi o budżet, myślę, że tutaj ważne jest, że wszyscy radni zgłaszali wnioski do budżetu. Ja również jako radny zgłosiłem kilka bardzo ważnych wniosków z terenu, gdzie jestem radnym, zobowiązanym. No przede wszystkim to jest kontynuacja remontu ulicy Wolności w Strzelinie. Pierwszy etap został zakończony, w tej chwili chodzi o drugi etap. Następnie złożyłem wnioski budowy ścieżki bardzo ważne, rowerowej do Jelcza-Laskowic z Oławy przez teren gminy. Nie ma? Nie ma. Do Jelcza nie ma i to jest główną drogą wojewódzką. Jest bardzo niebezpieczna ta droga w kierunku Jelcza i tutaj wspólnie mega niebezpieczna, sorry, że tak się emocjonuje, ale dziurawa przecież. Wspólnie z samorządowcami z terenu
powiatu oławskiego i gminy Jelcz-Laskowice. Mieliśmy konferencję prasową tam na terenie miasta Oława i taki wniosek złożyłem również do budżetu. Również ścieżki takiej bezpiecznej, żeby dobudować kładkę w Oławie poprzez ten most, który ma być przebudowany, bo tam rowerem nie można przejechać. No jest kilka takich miejsc, również remonty dróg wojewódzkich na terenie gminy Przeworno, na terenie gminy Strzelin, tam gdzie jest ważna również budowa obwodnicy Strzelina, to jest też miasto, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ciężarówek przejeżdża, czy kilkaset rocznie, bo jest tam kilka kopalń, jest również cukrownia, czyli ogromna ilość ciężarówek, która jest, no powiedzmy, we Wrocławiu niezauważalna, bo ona jedzie obwodnicą Wrocławia, natomiast my w mieście, w Strzelinie to odczuwamy bardzo i chcielibyśmy, żeby powstała najpierw oczywiście dokumentacja, a później, żeby budowano obwodnicę od drogi wojewódzkiej do drogi krajowej 39, więc to jest inwestycja, którą chcielibyśmy w przyszłości dla mieszkańców Strzelina wybudować. No nie wiadomo, czy zarząd zechce. To znaczy najpierw dokumentacja, to jest tak droga inwestycja, że ona jest budowana latami, natomiast no, też chcę podkreślić, że drogi nie mają barw partyjnych i nieważne, czy to buduje Platforma Obywatelska, czy PiS, czy bezpartyjni samorządowcy, to mieszkańcy również z tych powiatów głosują na różne ugrupowania polityczne i akurat w tym nie powinno być jakby takiego podziału, jak sobie wyobrażamy. Zresztą no to muszę podkreślić, bo jednak ulica Wolności, mimo tego, że jestem radnym opozycyjnym, została wprowadzona do budżetu, przez wiele lat zabiegałem o to i ona została wprowadzona do budżetu i to konkretnie marszałek Myrda, mówiąc wprost na sesji sejmiku, mówił, że to zadanie będzie zrealizowane i do budżetu zostało wpisane i zostało zrealizowane. Czyli da się współpracować, kto to widział. I to zadanie wspólnie z marszałkiem Przybylskim i wspólnie z panią starostą, z panią burmistrz otwieraliśmy kilka tygodni temu w Strzelinie i to ważna inwestycja, którą samorząd województwa zrealizował. I co ciekawe, zadanie też radnego opozycji zostało zrealizowane i o tym też publicznie mówię. No to tutaj no, chylę czoła, to jest fajny gest. Też przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że chwalimy rzeczy normalne. Ja chwalę w tym momencie normalne zachowania, tak, których nam niestety w polskiej debacie politycznej coraz częściej brakuje. Normalnych właśnie ludzkich takich profesjonalnych zachowań. Fajnie, że do takich sytuacji dochodzi w naszym województwie, w naszym sejmiku. Stosunek głosów jest taki, jaki już mówimy, pół na pół. Czy jest szansa według pana, że jeszcze zarząd się zmieni w tej kadencji? No bo co tutaj dużo mówić, niewiele czasu zostało, bo ponad raptem nieco ponad rok, no ale jeżeli to jest tak na granicy, no to kto wie? No ponad rok. Marszałka będzie trudno odwołać, ale może. Ponad rok zostało do wyborów. Dzisiaj się zajmujemy budżetem, bo to jest główne zadanie i musimy zabiegać o to. Każdy z radnych zabiega o to, żeby jego zadania były wpisane do tego budżetu. No i to jest, nad tym się w tej chwili pochylamy. Następna rzecz to jest inwestycja DCO, czyli szpital onkologiczny. Niebawem się dowiemy. Tak, w grudniu ma być otwarcie ofert i to tym się zajmujemy. Natomiast sprawy personalne, no jeśli faktycznie będą takie sytuacje, że będzie kłopot, że zarząd będzie się przewracał, bo nie będzie szpitala onkologicznego, nie będzie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest bardzo poważnie zagrożony, nie będzie pieniędzy z RPO, z KPO, no to wiemy, że to jest sprawa rządowa, no to wtedy będziemy jako opozycja się zastanawiać nad tym, czy ten zarząd zrealizował to, do czego był wybrany, czy też nie. No jest półtora roku, no ale będziemy się zastanawiać. Dzisiaj jest głównym tematem budżet województwa. Proszę jeszcze powiedzieć, bo ciągle krążą takie personalne plotki a propos sejmiku, a propos radnych wojewódzkich i przejścia z jednego klubu do drugiego. Ostatnio słyszałam, że część działaczy Platformy myśli, rozmyśla nad tym, żeby opuścić partię matkę i przejść do innego ugrupowania. Ile w tym prawdy? Znaczy ja nie słyszałem, żeby radni w ogóle na ten temat rozmawiali. Dzisiaj sytuacja jest taka, że cała dziesiątka jest od początku startowała w Koalicji Obywatelskiej, jest w klubie Koalicji Obywatelskiej. Było nas trzynastka, natomiast no, trójka radnych odeszła zaraz na początku kadencji do radnych Nowoczesnej i stworzyła klub w tej chwili. Najpierw był to klub Nowoczesna Plus, teraz Nowa Nadzieja wspólnie z radnymi Rafała Dudkiewicza. Natomiast cała dziesiątka, gdzie wszyscy są członkami Platformy Obywatelskiej. Nigdzie się nie słyszałem, żeby się gdzieś wybierała. No dobrze, ja tak słyszałem, ponieważ jakby rozwinięcie mojej myśli jest takie, że część z tych osób nie może być pewna miejsc na listach w kolejnych wyborach. No już się zastanawiają, czy nie lepiej po prostu poszukać takich miejsc. Jestem członkiem zarządu regionu
Platformy Obywatelskiej i mieliśmy zarząd nawet wczoraj i w ogóle takiej dyskusji na temat list na chwilę obecną nie ma. Dzisiaj się zajmujemy, najpierw będą wybory parlamentarne, więc musimy się skupić na tym, żeby Platforma wygrała wybory parlamentarne, czy szerzej Koalicja Obywatelska i żeby zmienić władzę centralną, a później będziemy się zajmować wyborami samorządowymi. No dobra, to już ostatni raz zaczepię o wybory samorządowe i kończymy program. Będzie jedna lista duża Koalicji Obywatelskiej, tak zwanej, na przykład z radnymi Jacka Sutryka, z całego Dolnego Śląska, nie wiem, z PSL-em, z SLD, czy będzie kilka mniejszych. To znaczy ja jestem osobiście, jako Wojciech Bochnak, jestem zwolennikiem dużej listy antypisowskiej. Listy opozycji, zarówno w wyborach parlamentarnych, to będzie taki prawdziwy test. I ten test, jeśli zostanie zdany, zresztą wybory do Senatu pokazały, że pakt senacki zadziałał, tam się udało i uważam, że również jest miejsce na wspólną listę do parlamentu, jak i do sejmiku, ale najpierw będą wybory parlamentarne, więc zostawmy te dyskusje przewodniczącemu Tuskowi, Szymonowi Hołowni, Kosiniakowi, Kamyszowi, innym politykom. Najpierw niech... To jest ich rola na poziomie centralnym, a później my będziemy dyskutować na poziomie tutaj lokalnym po wyborach parlamentarnych. Okej, tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy Państwu bardzo. To był program Sejmik na Ostro, w którym gościliśmy Wojciecha Bochnaka z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy raz jeszcze. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.